Cześć, witam w kolejnym odcinku projektu Ziemia Kłodzka. Dzisiaj zapraszam Was na krótką wycieczkę po małej, ale jakże malowniczej wsi niedaleko Lądka Zdroju. O czym mowa? Oczywiście o Konradowie. Zapraszam! Pierwszym punktem na mojej liście dzisiaj w Konradowie jest agroturystyka oraz mini zoo alpaka Konradów. Także zobaczcie, jak to wygląda i pochodźmy trochę z alpakami. Jak jesteście w okolicy Lądka Zdroju, Stronia Śląskiego, to obowiązkowo musicie wpaść do alpaka Konradów, pochodzić ze zwierzętami, nakarmić je, napić się dobrej kawy, zjeść coś dobrego i miło spędzić czas. Także lecimy dalej. Jak zapewne wiecie, ja bardzo lubię ciekawostki o naszym regionie i gdy szukałem informacji o Konradowie, dowiedziałem się, że miejscowość liczy prawie 700 lat, ponieważ pierwsze wzmianki pochodzą z XIV wieku. Przechodząc przez Konradów, nie wszak nie zauważyć, że tutaj znajduje się bardzo dużo agroturystyk, które mogą stanowić super bazę wypadową do okolicznych atrakcji oraz miasteczek takich jak Lądek Zdrój, Stronie Śląskie oraz Kłodzko. Poza alpakami oraz agroturystykami w Konradowie znajdują się również zabytki, takie jak kościół parafialny, który jest za mną, oraz dwór. Jedną z ciekawostek tutaj w okolicach Konradowa jest już zupełnie opuszczona wieś Roguszka, która znajduje się na samym końcu drogi, która prowadzi przez Konradów. Ostatnimi pozostałościami po tej miejscowości są ruiny kaplicy oraz nieczynny kamieniołom, w którym wydobywano aż do lat 90. ubiegłego wieku marmur. Idźmy dalej. Ostatnim punktem, który się zachował w Roguszce, jest stary wapiennik, w którym robiono wapno palone. Czas na podsumowanie dzisiejszej wycieczki po Konradowie, małej, ale bardzo malowniczej wsi na ziemi kłodzkiej. Widzieliście alpaki, zabytki, krajobrazy oraz agroturystyki. Bardzo dziękuję Wam za spędzony czas. Wpadnijcie do nas na social media, na Facebooka, Instagrama, również TikToka. Zostawcie nam subskrypcję na naszym kanale na YouTubie, łapkę w górę oraz komentarz, jeżeli Wam się spodobał ten odcinek. Ja się żegnam. I do zobaczenia w kolejną niedzielę o godzinie 14:00.